Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku, w którym zamontujemy dolny luk bagażowy, a także zbiornik oleju i zbiornik paliwa. Spróbujemy też dopasować maski silnika. Zobaczymy, czy nie będziemy musieli ich przerabiać. Zamocujemy teraz nasz dolny bagażnik oraz zbiornik paliwa. Mamy zrobiony bagażnik, teraz zbiornik paliwa. Zbiornik jest już na swoim miejscu, przypięty pasami. Mamy tutaj dwa filterki paliwa. Jest również powrót oraz odpowietrzenie zbiornika paliwa, a także główny przewód zasilający cały układ. No i od dołu dwa drenaże. Pora zamontować nasz zbiornik oleju, ale najpierw zobaczcie, jak wygląda w środku. Oczywiście zbiornik podczas obsług trzeba czyścić. Otwieramy. Mamy tutaj cały układ zasysający. Możemy sobie otworzyć jeszcze korek. Oczywiście bagnecik. W środku siatka filtrująca. O dość dużych oczkach do wstępnego filtrowania. Na samym dole miseczka, na której odkładają się w razie co jakieś największe brudy, zanieczyszczenia, zostają na tej miseczce. No i mamy pusty zbiornik. Oczywiście z tej strony kruciec do spuszczania oleju oraz podkładka jednorazowa. Wkładamy z powrotem miseczka, siatka.
Jak widzicie, w tym miejscu przychodzi o-ring uszczelniający. Sprawdzamy, czy nie jest pęknięty i zakładamy. Pierścień zabezpieczający. Możemy przystąpić do instalacji. Wiertełko 5,2 mm i wiercimy. Sprawdzamy, czy wszystkie otwory przypasowały. Teraz oczyścimy otwory i zamocujemy wzmocnienie z drugiej strony. Możemy zamocować uchwyty trzymające zbiornik. Musimy teraz uzbroić oraz przypasować nasze maski silnika. Jak widzicie, nie są jeszcze polomalowane, gdyż prawdopodobnie będą jeszcze jakieś przeróbki. Do dolnych masek za pomocą śrub przymocujemy gniazda, do górnych masek za pomocą nitów juice. Mocując na nity juicy, musimy pamiętać o tym, że dociskając je, nie możemy dopuścić do tego, żeby zerwać rdzeń, ponieważ będziemy go za pomocą takiego oto narzędzia wyciągać ze środka, by rdzeń wypadł. Następnie będziemy szlifować końcówki, by ładnie wszystko mieściło się, gdy zapniemy maski. Maski mamy już złożone, możemy je założyć teraz na kadłub, przymierzyć i wycentrować za pomocą takiego kawałka drewna wyciętego na wymiar. Ustawiamy sobie symetrycznie maski, dbając o to, żeby wszystkie linie się zgadzały. Następnie wiercimy otworek przy pierwszym mocowaniu i ustawiamy resztę. Z tej strony laminat delikatnie zachodzi na ścianę boczną. Będziemy musieli to odznaczyć i przyciąć. Maski na swoim miejscu, wszystkie otwory porobione, wszystko dopasowane. Możemy teraz maski ściągnąć i zająć się gniazdami.
Maski załapane już na wszystkie dżusy, tak jak powinny być, przechodzimy dalej. Zamocujemy teraz coś, co seryjnie nie jest montowane w muszkietach, a mianowicie alternator zewnętrzny. Musimy go zamocować, by sprawdzić, czy później zmieszczą nam się maski. No i niestety, tak jak podejrzewałem, jak widzicie, maski nie dochodzą do końca. Zaraz jeszcze je ładnie złapiemy. Będziemy musieli wyznaczyć miejsce, w którym przychodzi alternator, następnie je wyciąć, a później będziemy bawić się w laminowanie. Otwór na alternator wycięty, maski idealnie pasują. Musimy go teraz tylko zabezpieczyć. Ja już wstępnie wyciąłem oraz wyszlifowałem, nadałem kształtu piance, której nie rozpuszcza żywica. Zabieramy teraz maski do ciepłego miejsca i zaczniemy laminować. Na sam początek, zanim zaczniemy laminować, chciałbym podkreślić, że nie jest to film instruktażowy, gdyż nie czuję się jakimś ekspertem w tych sprawach. To, co udało nam się zrobić, założyłem piankę, którą wcześniej pokazywałem. Następnie wywoskowaliśmy całą powierzchnię, żeby można było później laminat odkleić. A teraz zabieramy się za samo laminowanie. Będziemy potrzebowali żywicy epoksydowej oraz włókna szklanego. Jeżeli chodzi o samą żywicę, używam dokładnie takiej. Używam jej od parunastu lat i całkiem nieźle się sprawuje. Jeżeli chodzi o samo utwardzanie, to mamy około godziny czasu. Proporcja to 10 części wagowych żywicy do jednej części wagowej utwardzacza. Tutaj mamy już gotowy zestaw i też takie można kupić. Jeżeli chodzi o maty szklane, to używam dokładnie tego typu mat szklanych różnych grubości. Można również użyć takiej maty szklanej, ale ja jestem przyzwyczajony do tych, fajnie się je wycina i fajnie się formuje. Każdy z kawałków dokładnie nasączamy żywicą, tak samo miejsce, na które ma być naklejone. I tak nakładając każdą warstwę, pamiętajcie, żeby to wszystko się przesiąkło. Póki co mamy położone 3 warstwy włókna szklanego. Musimy poczekać do jutra, by wstępnie wszystko wyschło. Następnie wyciągniemy gąbkę i będziemy wzmacniać od środka. Zajęło mi około 5 godzin doprowadzenie laminatu do stanu, jaki mamy teraz. Przy użyciu multiszlifierki wyrównałem całość. Podświetlałem sobie również lampką, by sprawdzić, czy nie ma jakichś załamań, czy nie ma niedociągłości. Teraz oddamy to do lakiernika. Robiłem wszystko, żeby lakiernik musiał jak najmniej kłaść szpachli, jak najmniej tutaj już wyrównywać. Wyszło fajnie, zobaczymy, jak wróci z lakierni, jak to będzie wyglądać. I to już wszystko w tym odcinku. W następnym prawdopodobnie zajmiemy się już awioniką. A Wy subskrybujcie kanał, odwiedzajcie nasze strony i do zobaczenia. Cześć!